zło, tchórzostwo, zdrada, która powstała, była przyczyną powstania Grolem Folku, musiała znaleźć odpowiedź tych najwyższych wartości. Bohaterstwa, ale przede wszystkim bezgranicznego poświęcenia się dla sprawy. Konfederacja była odpowiedzią najwyższych wartości duchowych góralszczyzny, odpowiedzią na najniższe wartości zła, które reprezentował Grolem Folk. Grolem Folk przede wszystkim potrzebny był Niemcom, gdyż Polska była jedynym krajem, który nie utworzył rządu kolaboracyjnego i takie wbicie klina naród polski, że jest grupa polska, która poczuwa się do współpracy, do jakiegoś więzu z Niemcami, było bardzo ważne dla propagandy hitlerowskiej. Wmawiali góralom, że pochodzą od Niemców. No niestety udało się, około 10 tysięcy górali podpisało tak zwaną Goralenlistę. Była to Kenkarta, dowód osobisty, gdzie narodowość była wpisywana nie polska, ale góralska. Największy sukces Konfederacji jest w sferze duchowej. To trzeba powiedzieć z perspektywy lat. I wtedy i teraz, że dzięki Konfederacji góralszczyzna, górale obronili honor. Nikt z nich nie zawiódł. Nikt ich nie zawiódł. Konfederaci trzymali się na śledztwie, nie wydawali nikogo. Świadczyli, że to, co przysięgli, że ten honor jest wartością. No bo jak można było myśleć o życiu w wolnej Polsce z takim znamieniem hańby, że ja jestem góralem, czyli pochodzę z tego plemienia, tej części, która zdradziła.